W tym roku Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodzi stulecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 10 czerwca. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Telewizja Sędziszów Małopolski. Ropczyckie Liceum od wieku kształci i wychowuje młodzież. Tą piękną historię, tradycję i swój jubileusz szkoła uczci w wyjątkowy sposób. Główne uroczystości jubileuszowe będą miały miejsce 10 czerwca tego roku. Jest to sobota i rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienia Pańskiego u nas w Ropczycach przy ulicy Słowackiego. Następnie spotkamy się na międzyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach przy ulicy Konopnickiej obok budynku liceum. I tutaj będzie ta część, główna część, oficjalna część, między innymi część artystyczna. Tutaj spotkamy się z naszymi nauczycielami, mówię z naszymi nauczycielami, bo jestem również absolwentką tego właśnie liceum, dlatego jest to dla mnie też takie osobiste przeżycie. Spotkamy się również z absolwentami oraz sympatykami, z przyjaciółmi naszego liceum. Wśród zaproszonych gości mam nadzieję, że będą również nasi wybitni absolwenci, znani nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Będą to profesorowie wyższych uczelni i na te wyjątkowe chwile czekamy. Jubileusz będzie okazją do przywołania wspomnień, refleksji na temat upływającego czasu. Uświadomi absolwentom, jak ważną rolę w ich życiu odegrała ta szkoła, mówi dyrektor Ropczyckiego Ogólniaka Grażyna Baran. Spotkanie z naszymi nauczycielami, z profesorami, z absolwentami, z koleżankami, z kolegami. Wrócą wspomnienia, wrócą chwile właśnie tamtych dni, kiedy byliśmy uczniami, kiedy siedzieliśmy w tych ławach szkolnych i po prostu troszeczkę inaczej na to popatrzymy. Będzie to dla nas ważne, w tamtym czasie może było konieczne, a teraz to będzie takie ważne wydarzenie, do którego będziemy wracać wspomnieniami, nie tylko w tym dniu 10 czerwca, ale to potem budzi wspomnienia i różne jeszcze więzi na kolejne dni, kolejne lata naszego życia, no można tak powiedzieć. Wicedyrektor szkoły Hubert Paśko przyznaje, że organizacja tak dużego wydarzenia to spore wyzwanie. Na pewno dużym wyzwaniem jest tutaj dotrzeć do absolwentów, którzy mają chęć uczestniczyć w takich uroczystościach. Jednak wiadomo, że wszyscy absolwenci liceum rozjechali się po całym zakątkach Polski, jak również po całym świecie. Tutaj absolwentów mamy czy to w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w takich odległych miejscach jak Chiny, czy Wybrzeże Kości Słoniowej. W związku z tym ciężko było do nich dotrzeć. Co więcej, nie wszyscy uczestnicy, którzy chcą uczestniczyć w tych uroczystościach, też korzystają z mediów społecznościowych, bo wiadomo, że dzisiaj najłatwiejszym sposobem dotarcia do absolwentów czy dotarcia z jakąkolwiek wiadomością są media społecznościowe. Na pewno ci starsi absolwenci mają z tym problem, w związku z tym tutaj była dodatkowa trudność, żeby dotrzeć do nich. Na pewno oprócz takich przyziemnych rzeczy, tutaj w ten sposób mamy problem, wiadomo, jak przy każdej uroczystości, z problemami finansowymi. Tak więc tutaj na pewno potrzebujemy funduszy, które musieliśmy zdobywać w różny sposób. Oczywiście na szczęście tutaj nie ma problemów pod tym względem, jeżeli chodzi o współpracę z lokalnymi firmami, czy też lokalnymi samorządami, które chętnie odpowiadają na takie prośby. No, mówimy o wyzwaniach, ale też czasy dosyć trudne, jeśli chodzi o organizację tego typu wydarzenia. Jak najbardziej. Tutaj jeżeli chodzi o te sytuacje, to tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, problem z dotarciem, ale problem też z zaangażowaniem też niektórych osób, które no właśnie boją się, wracamy dopiero tyle co po pandemii, do tych takich czasów w miarę normalnych. Co więcej, jak zaczęliśmy wracać do czasów w miarę normalnych po pandemii, pojawiła się wojna. Tutaj kolejne wyzwanie, które było dla nas i dla absolwentów, bo wiadomo, pomoc Ukraińcom, no i wiadomo, związane z tym braki funduszowe. Także tutaj też dziękujemy na pewno tym wszystkim absolwentom, którzy pomogli nam przy tym, przy organizowaniu tego. Jak również, tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystkim firmom, które chętnie odpowiedziały na nasz apel i podzieliły się tym, co mają,
i tutaj nam pomogły przy organizowaniu tego jubileuszu. Jakie znaczenie w historii regionu ma Ropczyckie Liceum, tłumaczy członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych Szkoły, dr Jacek Magdoń. Powstanie szkół średnich w Ropczycach w roku 1923 było takim namacalnym skutkiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Ropczyce w II Rzeczypospolitej, chcąc utrzymać status miasta powiatowego, musiały się rozwijać i tutaj drogą do tego rozwoju była bez wątpienia sprawa powstania szkół, dwóch równocześnie, gimnazjum męskiego i seminarium nauczycielskiego żeńskiego. Te szkoły ewoluowały jeszcze w okresie międzywojennym. Gimnazjum między innymi stało się koedukacyjne, ale miasto, inwestując w powstanie tego historycznego budynku, obecnego liceum, dało początek tym dwóm szkołom, które zaczęły kształcić młodych ludzi, nie tylko na potrzeby tutaj miasta i powiatu, ale też szczególnie seminarium nauczycielskie dało nauczycieli, którzy później pracowali w całej Rzeczypospolitej. Oczywiście okres międzywojenny jest takim czasem dość niedługim, ale trzeba powiedzieć, że szkoły działały również bardzo mocno na zewnątrz. Nie tylko stały się takim miejscem, gdzie rozwijały się świetnie organizacje społeczne, takie jak Sodalicja Mariańska, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Strzelecki, ale też były miejscem, gdzie na przykład wydawano czasopisma szkolne i były to właściwie pierwsze gazetki czy gazety wydawane tutaj w mieście, więc wielka rola kulturalna, cywilizacyjna szkół podnosząca rangę miasta. Bardzo trzeba docenić rolę tych nauczycieli i tych szkół w okresie wojny. Wprawdzie Niemcy zabronili kształcenia na poziomie średnim, ale jednak na bazie tej kadry, która tutaj była, prowadzono tajne nauczanie cywilne i wojskowe, a także ruszyły tutaj szkoły zawodowe, które z jednej strony były przykrywką dla tajnego nauczania, a z drugiej strony pozwalały też zatrzymać młodzież tutaj na miejscu. Dzięki temu wielu młodych ludzi nie wyjechało na roboty do Niemiec. I trzeba też powiedzieć, że w tym trudnym okresie, szczególnie lat 30., gdzie z jednej strony odczuwalne były skutki światowego kryzysu, ogromne bezrobocie, szczególnie na wsi, to był ten czas, kiedy również w tych budynkach szkolnych zakwaterowano w latach 1937-39 Junackie Chówce Pracy. Była to organizacja paramilitarna, ale dająca też pracę bezrobotnej młodzieży. Ona też odegrała swoją rolę i to też wpisuje się częściowo w historię szkolnictwa. Także trzeba powiedzieć, że ten okres powojenny, kiedy właściwie Ropczyce stają się miastem szkół, on najlepiej pokazuje, że gdyby nie zapoczątkowano całego procesu budowy szkół średnich w okresie międzywojennym, to ranga Ropczyc nie byłaby tak duża, gdyby nie miała tego fundamentu właśnie związanego ze szkołami, z edukacją. Z okazji jubileuszu szkoły powstanie specjalna publikacja dotycząca jej stuletniej historii. Zwyczajowo na taką okoliczność przygotowane są wydawnictwa jubileuszowe, mające taki charakter monograficzny i rzeczywiście na stulecie sięgamy do dokumentów, sięgamy do starych archiwów po to, żeby na nowo odczytać tą historię i pokazać to wydarzenie kolejnym pokoleniom, głównie absolwentów. Muszę powiedzieć jako historyk, że dla mnie te badania początków szkoły są bardzo odkrywcze. Cały zespół autorski przygotowuje publikacje, bo opisać 100 lat historii to jest sprawa niełatwa, więc z jednej strony my historycy, ja zajmuję się tym okresem początkowym aż do II wojny światowej, pan Daniel Wójcik opisuje okres od 1945 do 1970
1997 roku. Okres późniejszy będzie uwzględniony w formie kalendarium wydarzeń, oczywiście zilustrowanych zdjęciami, i też znacząca część dotycząca osiągnięć szkoły w ostatnich latach, różnego rodzaju działalności szkolnej, opisana, sfotografowana, tak żeby można było w ciekawy, przystępny sposób o tej historii coś się więcej dowiedzieć. Obchody jubileuszowe zakończą się balem stulecia dla absolwentów szkoły.